Puls Miasta, Łukasz Chybiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu wiceprezydent Zielonej Góry, Wioleta Haręźlak, dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezydent, uśmiechnięta, a myślę, że samorządowcy w całym kraju powodów do radości nie mają, bo z tego, co przedstawia, z informacji, jakie przedstawia Związek Nauczycielstwa Polskiego, wynika, że wysłali do samorządowców w całym Polsce zapytanie, jak, z jakimi kosztami muszą się wiązać w przypadku wdrożenia reformy. Nie wiem, czy takie zapytanie do Urzędu Miasta w Zielonej Górze wpłynęło, ale z tych odpowiedzi wynika, że w Warszawie 80 milionów, w Łodzi około 30 milionów złotych, a jak jest w Zielonej Górze, bo się spekuluje w kwotach między 7 a 15 milionów. Ja miałem okazję rozmawiać z prezydentem Januszem Kubickim podczas ostatniej sesji, mówił, że nawet około 20 milionów. Pytam panią, pani pewnie precyzyjnie wie, ile to będzie nas jako miasto kosztować. Chciałam się najpierw usprawiedliwić z tej pogody, ducha. No wiosna idzie, panie redaktorze, okay. Jutro pierwszy dzień wiosny, dobrze. Więc myślę sobie, że ten nastrój wiosenny mi się udziela. Natomiast jeśli chodzi o koszty reformy, każda reforma niesie za sobą koszty i tutaj nie ma co czarować rzeczywistości, bo to rzeczywiście kosztuje. To, co jest kosztem tej reformy, to przede wszystkim dostosowanie sal do potrzeb dzieci w nowym systemie szkolnym. To się dzieje. Byłem w gimnazjum numer 6, widziałem, jak prace postępują. Jeżeli pan był w gimnazjum numer 6, tam gdzie będzie szkoła podstawowa numer 13, to tam właśnie dzieją się teraz remonty. Zaraz jeszcze o tym w związku powiem. Z przyjęciem od września tak. Dzieci 7-letnich. Tak. Już teraz te remonty trwają, tak żeby na wrzesień zdążyć. Już teraz są zamawiane meble i pomoce dydaktyczne, które są dedykowane młodszym dzieciom. To jest ogromny koszt, bo do tej pory w tych budynkach były tylko dzieci starsze, w związku z czym to nie tylko dostosowanie sal, ale również toalet, również dostosowanie świetlicy, dostosowanie stołówki szkolnej. Pani prezydent, a zapytam jeszcze, żeby ten wątek mi nie umknął. Przy okazji właśnie gimnazjum numer 6, czy przekształcania innych placówek gimnazjalnych na potrzeby młodszych dzieci. Rodzice zaczynają pytać o to. Ja pamiętam, na osiedlu pomorskim mieliśmy kiedyś taką sytuację, podstawówka i gimnazjum. Krata, jakieś takie rzeczy, te sygnały były takie od rodziców, że nie powinno się tego tak robić. Jak teraz będzie, na przykład w gimnazjum numer 6? Dyrektor coś wspominał o tym, że po prostu te mniejsze, młodsze dzieci będą miały osobne wejście gdzieś tam na swoje piętro. Jak to wygląda? Czy wy jesteście przygotowani do tego? No bo te remonty w salach ja rozumiem, ale też ta infrastruktura musi być w szkole przygotowana tak, żeby te dzieci mogły spokojnie się uczyć. To jest tak zwana logistyka bycia w szkole, czyli każdy dyrektor na miarę swoich możliwości dostosowuje w taki sposób i w taki sposób planuje wykorzystanie pomieszczeń, aby stworzyć przede wszystkim takie strefy bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o te młodsze dzieci, to w tych szkołach, w których te dzieci już są, czyli w szkołach podstawowych, to są tak zwane strefy bezpieczeństwa, gdzie te dzieci mają najczęściej osobne wejście, mają osobną strefę, gdzie mogą korzystać z szatni. Również rozwiązany jest system korzystania ze stołówki, bo te dzieci chodzą na stołówkę podczas lekcji. Czyli wtedy, kiedy wszyscy starsi uczniowie są na lekcjach, dzieci po prostu bezpiecznie mogą pójść na stołówkę i zjeść posiłek. Czyli te praktyki, które już stosujemy, będą przeniesione? My będziemy je przenosić i będziemy również wskazywać dyrektorom, że jest to naprawdę optymalne rozwiązanie, choć każdy dyrektor i tak na miarę swoich możliwości i swoich potrzeb będzie dostosowywał te budynki i system lekcyjny do tych potrzeb, jakie będą w związku z młodszymi dziećmi. Ale te remonty to również te prace, które są związane z tworzeniem klas siódmych w szkołach podstawowych. Tych klas nigdy nie było, w związku z czym te starsze dzieci również wymagają, te sale wymagają dostosowania, a przede wszystkim utworzenia pracowni, których nigdy nie było w szkołach podstawowych do tej pory. To wracamy do kosztów, pani prezydent. Ile to kosztuje? To są dziesiątki milionów? Wszystkie szkoły podstawowe, które będą tworzyły takie pracownie i będą tworzyły infrastrukturę dla siódmych klas, a docelowo do ósmych, już określiły swoje potrzeby i również otrzymały środki na to, żeby wykonać niezbędne prace i zakupić niezbędne pomoce naukowe. To oczywiście będzie proces. My nie jesteśmy w stanie od razu spełnić oczekiwań wszystkich szkół, w związku z czym umówiliśmy się, że tworzymy bazę do podstawy programowej klasy siódmej. I też te środki zostały określone na poziomie ponad miliona złotych, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o szkoły podstawowe, które będą miały siódmą klasę. Szkoły, które będą tworzyły bazę dla pierwszych klas, czyli gimnazja,
Tutaj również zostały określone te potrzeby przez dyrektorów szkół, choć mówię, to są pierwsze te prognozy. Podczas remontów może okazać się, że oczywiście, tych środków zabraknie, tak. W związku z czym tutaj też zabezpieczyliśmy kwotę ponad 1 000 000 zł, tak aby rzeczywiście... No to do tych 15 czy 20, pani prezydent, jeszcze nam brakuje. Tutaj oczywiście, że brakuje, natomiast proszę też pamiętać, że system oświaty nie zmienił się tylko i wyłącznie w obrębie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych również, ale również w przedszkolach. W związku z tym, że po tej reformie pozostanie nam budynek oświatowy na ulicy Moniuszki, chcemy stworzyć tam przedszkole, to wymaga również dostosowania i tutaj koszty obliczyliśmy na około 2 000 000 zł. To są koszty związane z tym, żeby przekształcić te sale w sale przedszkolne, czyli ta infrastruktura zupełnie się zmieni, a również doposażyć cały ten budynek do potrzeb dzieci przedszkolnych. Mamy również wielką inwestycję oświatową, która związana jest z tą reformą, bo przypomnę, szkoła podstawowa nr 11 budowana była jako szkoła dedykowana na 6 klas. Teraz będziemy mieli 8, w związku z czym tutaj arytmetyki nie da się oszukać. Oczywiście. Trzeba będzie zbudować nowy obiekt oświatowy. I ten obiekt oświatowy jest liczony w tej puli pieniędzy? Ten obiekt oświatowy to około, ja naprawdę liczę bardzo ostrożnie, biorąc pod uwagę ostatnią inwestycję oświatową również na tym osiedlu zastalowskim, to około 16 milionów. I to jest tak delikatnie ważne. Plus te pieniądze, o których pani wcześniej wspomniała, czyli oczywiście, już 4 miliony złotych, czyli mamy 20 i mamy to tak 20 licząc i lekko. Nie liczymy w ogóle jeszcze środków, które są potrzebne na to, żeby ten nowy obiekt wyposażyć. W związku z czym to będzie kolejna kwota i myślę, że to będzie kwota, która zamknie się w okolicach 500 000 zł, tak żeby rzeczywiście dostosować ten obiekt do potrzeb młodszych dzieci klas 1-3. Zatem należy przyjąć kwotę 20 milionów na wstępie, natomiast być gotowym na to, żeby zwiększyć ten budżet, jeśli okaże się, że w toku prac potrzebne są dodatkowe środki, aby rzeczywiście na 1 września być gotowym na przyjęcie dzieci. Pani prezydent, pytam, bo nie wiem jak jest, myślę, że to naszych widzów też interesuje. Te pieniądze my wypłacamy z kasy miasta, czy ktoś je z ministerstwa nam przysyła, bo to nie jest pani wymysł, żeby te szkoły wybudować. To jest odpowiedź na zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w Zielonej Górze. To, co mnie najbardziej oburza, wręcz oburza, bo myślę sobie, że czas, jaki dano samorządowcom, jest po prostu nieludzki, mówiąc wprost. I też tutaj ta determinacja dyrektorów po to, żeby znaleźć taką ekipę, która wykona te remonty, żeby zamówić te sprzęty, jest też bardzo trudny i wręcz karkołomny. Natomiast w momencie, kiedy były poprzednie reformy, które wymagały od samorządów uruchomienia środków własnych, my mieliśmy pełną wiedzę i pewność, że środki zewnętrzne przyjdą na realizację tych zadań. I w przypadku, a teraz tak nie jest? Nie. W przypadku sześciolatków ja miałam cały harmonogram z ministerstwa, który wskazywał mi, ile pieniędzy mogę pozyskać w każdym roku na to, żeby przystosować salę dla dzieci sześcioletnich. Ile otrzymam środków na to, żeby wykonać place zabaw. Jak również mieliśmy cały harmonogram przygotowania nauczycieli do przyjęcia tych sześciolatków, czyli tak naprawdę to, co jest najważniejsze, czyli te wszystkie kursy, te wszystkie szkolenia, które były dedykowane nauczycielom. Dzisiaj tak naprawdę żadnej wiedzy na temat tego, czy otrzymamy środki zewnętrzne, czyli środki z ministerstwa na to, żeby pokryć te koszty, które są związane z modernizacją placówek w związku z reformą, my nie mamy takiej wiedzy. Nie mamy nawet wiedzy na temat tego, jeśli te środki będą, to na co mogą być tak naprawdę wykorzystane. A przypomnę, mamy już prawie koniec marca. Oczywiście, no. I jeżeli mamy wykonać te prace, jeśli mamy zdążyć, to jest ten czas, kiedy powinniśmy tą wiedzę mieć pełną, bo rodzice nie będą rozliczali, pewnie pani minister Anny Zalewskiej, będą rozliczali samorząd, uznając, że to on dba o mieszkańców i bardzo słusznie. Natomiast gdybyśmy czekali na tą wiedzę, gdybyśmy czekali na te środki, to pewnie 1 września dzieci przyszłyby do szkół, które kompletnie nie byłyby przygotowane na ich przyjęcie. Ja również czekam i nauczyciele czekają na harmonogram, który obiecała pani minister w związku z tym, aby rzeczywiście przygotować kadrę pedagogiczną do tych zmian, które będą 1 września. Chodzi przede wszystkim o podstawę programową. Tak, tu mnie pani wyprzedziła, bo o ile te fizyczne prace jesteśmy w stanie pokazać w szkołach, pójść z kamerą, pokazać państwu, jak wyglądają te remonty, jak będą wyglądały nowe sale, łazienki można by wymieniać,
to nie jesteśmy w stanie pokazać, jak zielonogórscy nauczyciele przygotowują się do tego i czy będą przygotowani na pierwszy dzień września, bo to się tak mówi bardzo prosto, że ktoś uczył w gimnazjum i zaraz przejdzie do podstawówki i będzie uczył w podstawówce. No chyba to tak w praktyce łatwe nie jest. Na pewno nauczyciele to jest ta grupa zawodowa, która ma tą gotowość. My przeszliśmy chyba najwięcej zmian w oświacie i tutaj ta gotowość jest. Natomiast wraz z tą gotowością, tutaj mamy zapowiedź ministerstwa, że te wszystkie kursy będą finansowane do inwestycji tych twardych nie do końca, ale do tych miękkich związanych z przygotowaniem nauczycieli. Tutaj mamy taką zapowiedź. Mamy taką zapowiedź, że to będzie finansowane właśnie z budżetu państwa, czyli z Ministerstwa Edukacji. Czekamy tylko na ten harmonogram, bo tak naprawdę im bliżej wakacji, tym dalej od tych szkoleń. Mam nadzieję, że za chwilę na stronach ministerialnych i na oficjalnych informacjach otrzymamy taką wiedzę, która pozwoli nam na to, żeby nauczyciele rzeczywiście przygotowali się do tego. Bo to nie jest tak, jak ostatnio słyszę w mediach i bardzo mi przykro, że w naszych mediach tutaj lokalnych, że nauczyciel, który uczył w klasie szóstej, nie ma takich kwalifikacji, aby uczyć w klasie siódmej. To jest nieprawda. Nauczyciele, którzy uczą dzisiaj poszczególnych przedmiotów w gimnazjum i w szkole podstawowej, skończyli te same uczelnie. Oni mają tą gotowość do tego, żeby rzeczywiście przyjąć klasy siódme, ósme, żeby uczyć klasy pierwsze. Natomiast potrzebny im zwyczajnie po ludzku czas na to, żeby się przygotować, żeby poznać podstawę programową, czyli te oczekiwania, które są wobec nich stawiane przez ministerstwo i żeby rzeczywiście liczyć na to, bo na to muszą liczyć i mają do tego pełne prawo, żeby ministerstwo przygotowało dla nich takie cykle kształcenia. Ja przypomnę, że prezydent miasta, podpisując ostatnie rozporządzenie dotyczące doskonalenia, również w tym rozporządzeniu wskazał, że 90% kosztów związanych ze zdobywaniem nowych kwalifikacji będą finansowane właśnie z budżetu państwa, z budżetu miasta, bo to jest subwencji. W związku z czym tutaj również jakby zapaliliśmy zielone światło dla tych wszystkich nauczycieli, którzy już dzisiaj podejmują decyzję o tym, że chcą zdobyć nowe kwalifikacje w związku z tą reformą. Ja to rozumiem, pani prezydent, proszę się nie gniewać, bo ja użyję takiego określenia, trochę inwestycja w ciemno. Ja wiem, że władze miasta, znamy się od kilku ładnych lat, obserwujemy to, jak wygląda zielonogórska oświata. Nie oszczędzacie na oświacie. Rok rocznie wydawane są dużo większe pieniądze. Zresztą samorządy muszą tak robić, bo tej subwencji nie starczy. Nie, no te inwestycje wyglądają w taki sposób, że trzeba by było, nie wiem, teraz dopłacić 10 milionów miesięcznie więcej do szkoły, 20, 50, 100, to się policzy w miesiącu, w roku, jak to wygląda? Bo ja na ostatniej konferencji Związku Nauczycielstwa Polskiego usłyszałem, że subwencja jest jeszcze mniejsza niż to było do tej pory, to prawda? Tak, rzeczywiście monitorowaliśmy do ministerstwa, czekamy na odpowiedź. Natomiast, panie redaktorze, jeśli chcielibyśmy rzetelnie policzyć koszty związane z reformą, to proszę pamiętać. Przepraszam, że przerwę, bo przy okazji budżetu zawsze się mówi o tym, że się budżet przetnie na pół i połowa to jest oświata, to jest bardzo gorący temat w momencie, kiedy składamy prowizorium budżetowe, kiedy radni debatują nad przyjęciem tego budżetu, to zawsze wskazują, patrząc przede wszystkim na mnie, że znowu koszty związane z oświatą są wyższe niż w latach poprzednich. Tutaj jest naprawdę tak ogromna ilość czynników, które na to wpływa, chociażby awans zawodowy nauczycieli, to, że nauczyciele zdobywają te awanse i jest to niekończąca się historia. To z jednej strony ogromnie nas cieszy, a z drugiej strony subwencja nie jest w stanie pokryć tych kosztów. Natomiast ja wrócę do tych kosztów, które są związane z tą reformą. Proszę też mieć na uwadze, że wybudowanie nowej szkoły, wyposażenie jej, to jest ten koszt wstępny, zatrudnienie osób, którzy są oczywiście w tej szkole, czyli nauczycieli, pracowników obsługi. To jest ten właściwy koszt, który będzie pokrywało miasta i to już nie w jednym roku, tak jak ta inwestycja, ale przez kolejne lata i to jest ogromny koszt. Ten koszt ludzki jest zawsze największy. Oczywiście chcemy zatrudniać najlepszych nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami, z awansem zawodowym, chcemy doświadczonych nauczycieli, chcemy też pracowników obsługi, którzy będą pracowali rzetelnie, w związku z czym to są dodatkowe koszty. Ludzie, osoby, które decydują,
nie chcą tego, bo to tak brzmi, jak my byśmy tu na dole chcieli, a tam na górze ktoś mówił, na górze w cudzysłowie oczywiście, tam na górze mówił, to niech sobie robią, niech za to płacą. No to chyba państwo powinno w pewien sposób to regulować. Ja wrócę do tej subwencji, czy ona rzeczywiście jest niższa? Gdybyśmy wzięli pod uwagę subwencję i w ramach tej subwencji mielibyśmy utrzymać zielonogórską oświatę, bo ja oczywiście nie będę na przykładzie innych gmin, miast pokazywała tego, to starczyłoby nam zaledwie na 90-80% płacy nauczycieli. Czyli te koszty, które są związane z utrzymaniem szkoły. Nie licząc innych kosztów, ja nie tylko liczę kosztów, liczy pensje. Tylko pensje liczę nauczycieli. Proszę też pamiętać, że nauczyciele zatrudnieni są na karcie nauczyciela, więc mają dodatkowe przywileje, chociażby urlopy zdrowotne, które wtedy całkowicie spadają na budżet miasta. Tutaj nie ma subwencjonowania tej formy wypoczynku nauczyciela, czyli jego też jakby dojścia do właściwego stanu zdrowia. Ale to są koszty obsługi. Tutaj panie sprzątaczki, pan woźny, księgowa, kadrowa, te wszystkie koszty są już na barkach miasta. To wszystko, co też jest dodatkową ofertą edukacyjną, czyli Zielonogórski Program Wyrównywania Szans, to jest budżet miasta. Dodatkowa matematyka, budżet miasta. System stypendiów dla uczniów, nagród. To jest budżet miasta. Remonty to jest budżet miasta. I na tę chwilę wdrożenie inwestycje, reformy to jest, też budżet, jest budżet. To jest budżet miasta. Więc to, co jest częścią subwencji, gdyby miało wystarczyć i tylko na tym byśmy się opierali, to byśmy zamknęli połowę szkół i absolutnie nie rozszerzalibyśmy tych form edukacyjnych, które w naszej szkole od lat funkcjonują. I teraz, gdybyśmy mieli zabrać dodatkową matematykę, zabrać również to, co dotyczy zajęć pozalekcyjnych, to okazałoby się, że Zielona Góra nie osiągałaby tych wyników, jakie osiąga, bo ta edukacja kosztuje. To, żeby mieć jakość, to trzeba rzeczywiście zainwestować na początku. I te inwestycje przekładają się na kolejne lata. Jeśli ja będę przygotowywała prowizorium budżetowe na 2018 rok, to ja już wykażę tą nową placówkę, jaką będzie to przedszkole numer 18 na Moniuszki. I ten wzrost w budżecie na to, żeby zatrudnić nauczycieli. A przypomnę, na każdą grupę, a będzie tam 8 grup przedszkolnych, to jest 2 nauczycieli i to jest pani do pomocy. Plus jeszcze dyrekcja tego przedszkola. I to są prawdziwe koszty. Jeżeli dzisiaj słyszymy, że budujemy szkołę, to jest ten wstępny koszt. Oczywiście. Prawdziwym kosztem to jest utrzymanie tej szkoły, zatrudnienie odpowiedniej kadry i wtedy nam te koszty absolutnie rosną. Panie prezydent, a ta sieć szkół już jest zatwierdzona przez lubuskiego kuratora oświaty, czy tak, jeszcze? Tak, mamy opinię pozytywną od pani kurator Ewy Rawy. Są tam drobne mankamenty, które pani kurator wskazała, aby poprawić przy okazji procedowania nad właściwą uchwałą. Zatem przygotowujemy się do tego. A te drobne poprawki, to czego dotyczą? Drobne poprawki, jeśli chodzi o sieć szkół podstawowych, dotyczą szkoły, która budziła największe emocje. Dotyczą szkoły, która jest dedykowana uczniom, którzy uczą się w OHP, a która miała być powołana przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego. Tutaj mamy jeszcze niejasność, ale myślę też, że komendant Chówca włączył się w to bardzo i być może do marcowej sesji uda się to wyjaśnić. I niejasności dotyczyły również szkół podstawowych, które są w obrębie dzielnicy Nowe Miasto, które są w zespołach edukacyjnych. A także tutaj te poprawki oczywiście zostaną uwzględnione, a mam nadzieję, że ta szkoła dla dorosłych podstawowa przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego dedykowana uczniom OHP również znajdzie się w sieci szkół zielonogórskich. To kilka słów na temat tej najbliższej sesji. Rozumiem, że skoro ta pierwsza uchwała w taki gładki sposób została, może nie do końca przyjęta przez Radę Miasta, to po powrocie od pani kurator to już formalność. Mamy również opinię Związku Zawodowego Solidarność, ona jest również pozytywna, natomiast nie mamy opinii ZNP, mamy tylko tą opinię w obrębie szkół, które znajdują się w dzielnicy. To bardzo dziwna sytuacja, termin opiniowania już minął, w związku z czym możemy procedować dalej. Tutaj nie znam powodów, dla których ZNP nie wypowiedziało się w ustawowym terminie. Jak będzie wyglądała ta sesja?
nie wiem do końca, jak będzie wyglądała. Mam nadzieję, że ona będzie konsekwencją tej... Ale już chyba bardziej spokojna jest pani, jestem spokojna, ponieważ ja, mój spokój wynika z tego, że ja zrobiłam wszystko z pracownikami Wydziału Oświaty, aby rzeczywiście tą opinię pozytywną uzyskać. To ogromna praca osób, które pracują w Wydziale Oświaty. Naprawdę jestem im ogromnie wdzięczna. Pracowali do późnych godzin. Nikt nie patrzył na zegarek i tak naprawdę te słowa wdzięczności wyrażam im przy każdej okazji, bo to był bardzo krótki czas i bardzo, bardzo duża praca do wykonania, która też była obarczona taką nie do końca spójnością przepisów. I tutaj te, nawet podczas procedowania jeszcze otrzymaliśmy SMS-y od Kuratorium Oświaty, żeby jeszcze nanieść kolejne poprawki. Także ta gotowość i rzeczywiście to ich zaangażowanie było absolutnie niezwykłe. Zatem ze swojej strony i ze strony mojego wydziału uczyniliśmy wszystko. Teraz wszystko jest po stronie radnych. Oni również, myślę, czekają na te opinie, które będą dla nich ważne przy tym, czy przycisną dany przycisk i ta uchwała będzie przyjęta i będziemy mogli naprawdę rozpocząć tą całą procedurę przygotowania się do wdrożenia tej reformy od 1 września. To jeszcze króciutko, pani prezydent, na koniec, bo 1 września jest lada moment, usłyszymy ten pierwszy dzwonek. I tak, w szkołach wiem, że te remonty się dzieją. Na przykładzie chociażby tej szkoły po sąsiedzku przy ulicy Chopina. Pani mówi, że pani kurator zatwierdziła to pozytywnie. Pieniądze wykładamy z kasy miasta, nie czekając na to, czy ktoś w Warszawie tam kliknie i zrobi przelew. To zdążymy na tego 1 września? Absolutnie zapewniam, że zdążymy. Zdążymy i oczywiście tutaj ta gwarancja wynika też z tego, że już te środki są w szkołach, oni już się przygotowują, oni, to znaczy dyrektorzy, nauczyciele. Ja mówię o infrastrukturze, ja mówię o budynkach, natomiast bardzo bym chciała, żeby w ślad za tym poszły również oczywiście szkolenia dla nauczycieli i żeby nauczyciele mogli pójść na zasłużony urlop spokojni o to, że wiedzą więcej niż dzisiaj wiedzą, czyli znają podstawę programową i wiedzą, w jaki sposób ją realizować. Wiceprezydent miasta Wioleta Harędźlak była państwa i moim gościem. Pani prezydent, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był Puls Miasta. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.